Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym filmiku. Dziś zapraszam Was na 5 dni i 5 moich stylizacji. Jest to jeden z tych tematów, które naprawdę bardzo lubicie. Szczerze Wam powiem, nie wiem dlaczego, a chyba podobają Wam się moje stylizacje. No ale tak, żartując sobie, słuchajcie, mamy dzisiaj przepiękny dzień i mam nadzieję, że cały ten tydzień będzie piękny, pogodny, letni, słoneczny, z fajną, przyjemną temperaturą. Dzisiaj mamy 24 stopnie, więc jest idealnie. Przyznam się Wam, że ja za upałami nie przepadam. No ale lato rządzi się swoimi prawami i trzeba to zaakceptować, a nie marudzić. Więc dzisiaj mam, słuchajcie, okularki, które dostałam od mojego Massimo, związane włosy, bluzeczkę z Pinko. O, ona się tak prezentuje. Wy już ją znacie, bo pokazywałam Wam w jednym z ostatnich hauli. Do tego założyłam sobie białe, szerokie spodnie, które są z Reserved z zeszłego roku. One mają taki wyższy stan. Do nich jest właśnie taki materiałowy pasek, więc można sobie tutaj zrobić kokardę, ewentualnie też założyć inny pasek. Koszyk, który dostałam w jednej z przesyłek PR-owych i obwiązałam sobie tutaj ucho apaszką z Bigordi. I słuchajcie, klapki z Zary, które też już znacie, bo już Wam je pokazywałam. Poczekajcie, tak będzie lepiej widać. O. I tak właśnie prezentuję się dzisiaj. Jadę teraz do kina. Wreszcie mam trochę czasu, żeby zobaczyć film Elvis. Co prawda, on już zaraz wyskoczy z kina, nie będzie dostępny, więc to jest dla mnie ostatni moment, żeby go zobaczyć. Także lecę na miło spędzony seans, mam nadzieję, bo podobno film jest świetny. A ja oczywiście zapraszam Was do dalszego oglądania na kolejne moje stylizacje. Dzień dobry, Boberek, witajcie w kolejnej stylizacji. Dzisiaj będzie przez różowe okulary, na różowo, odrobinkę. Powiem Wam, że od rana mam wspaniały humor, mamy też piękną pogodę. Ja lecę właśnie ogarnąć wszystkie swoje najważniejsze sprawy, chociaż muszę Wam powiedzieć, że jest dzisiaj troszkę chłodno, więc stwierdziłam, że zarzucę sobie moją różową marynarkę z Zary, którą już też doskonale znacie. Pod marynarką mam biały t-shirt z Mojito. Też widzieliście go w jednym z moich ostatnich hauli. Do tego jeansowe, białe spodnie, pasek Pinko, torebka Toes i tenisówki z Deichmanna. Tak, słuchajcie, się dzisiaj prezentuję. Wygodnie, ciepło, przyjemnie, letnio. Także taka prezentacja stylizacji na dziś. Wydaje, albo lato wreszcie pomału do nas wraca i dzisiaj zapowiada się całkiem ciepły dzień. A ja postanowiłam, że założę sobie dzisiaj kombinezon z mango, kombinezon z lnu, który już doskonale znacie, bo widzieliście go w holu wyprzedażowym. I prezentuje się on właśnie tak. Do tego założyłam sobie pasek brązowy z Pinko, torebka Pinko. Już mi coś tam oczywiście dzwoni od rana. Okulary, bo mamy też słońce, a na stopach sandałki i pomarę, które też już doskonale znacie. Tak się właśnie dzisiaj prezentuję. Jest wygodnie, idealnie na dzisiejszy dzień.
kolei dziś wieczorem, moi drodzy, wybieram się na szczególny event, a dokładnie na Douglas Summer Cruise. Jest to impreza organizowana przez perfumerię Douglas. Będziemy sobie pływać po Wiśle, będziemy bawić się przy dobrych drinkach i świetnej muzyce, no i przede wszystkim spędzać miło czas wśród ciekawych marek kosmetycznych. No i z tej okazji pomyślałam sobie, że ubiorę się typowo letnio, typowo na rejs barką, a ponieważ dzisiaj mamy piękną pogodę i naprawdę, uwierzcie mi, jest już prawie godzina 19, a temperatura nadal dochodzi 30 stopni, myślę, że mój strój będzie idealny, przewiewny, chłodny. Także od razu Wam pokazuję, co mam dzisiaj na sobie, a dokładnie ten komplet z Zary, który mogliście widzieć już jakiś czas temu w jednym z moich holi wyprzedażowych. No i tak, pewnie część z Was też zauważyła, mam trochę inną fryzurę, ale kto mnie śledzi na Instagramie, ten doskonale wie co jak. Torebka Pinko i sandałki, czekajcie, trochę podciągnę spodnie, sandałki Michael Kors, które też już doskonale znacie, ale idealnie pasują mi kolorystycznie. No i tak wyglądam właśnie. Nic specjalnego, ale z drugiej strony, jak to napisała moja kochana Eliska, jak kolorowy ptak. O, czyli cała ja. Taki dodatkowy outfit, pomyślałam, że Wam pokażę, dodatkowa stylówka w dzisiejszym filmie. Witam w kolejnej stylizacji. Dzisiaj jest nieco chłodniej, ale słuchajcie, ma być podobno piękna pogoda. Natomiast ja dzisiaj mam sporo rzeczy do ogarnięcia. Jest co prawda wczesna godzina i na początek jadę z kotem do weterynarza, żeby nie było, tu zaraz muszę go włożyć, bo jeszcze siedzi w łazience. I słuchajcie, co mam dzisiaj na sobie? Włosy związane w koczek. Mam na sobie taki sweterkowy bezrękawnik z Reserve, który kupiłam w zeszłym roku i super mi się nosi. Narzutka z Zary, chyba też z zeszłego roku, albo ma 2 lata już. Takie nieco szerokie jeansy, luźne, podarciuchy, torba furla i trampki z Deichmanna. Ostatnio uwielbiam chodzić w tych trampkach, a jeszcze pasek Pinko. Ale słuchajcie, one są tak wygodne i tak dobrze się w nich śmiga, załatwia różne sprawy, że po prostu no nie dziwcie mi się. A poza tym lato jakoś troszeczkę się do nas spóźnia, albo się w sumie ociąga z tymi wysokimi temperaturami, żeby nosić klapki, sandałki i nie tylko. Ale mi to kompletnie nie przeszkadza. No, także dzisiaj wyglądam właśnie tak. Proszę, tada. I zaczynam kolejny dzień. A Was zapraszam na następną stylizację. Ja przypadkiem nie mówiłam, że lato nie chce do nas przyjść. No słuchajcie, nastały takie upały, że naprawdę nie ma co marudzić, tylko trzeba się cieszyć, bo mamy słońce, mamy przepiękną pogodę, jest lato i korzystajmy z tego jak najlepiej się da. No i co ja mam dzisiaj takiego na sobie? Specjalnie z tej okazji ubrałam się typowo letnio, bo naprawdę dzisiaj ma być ponad 30 stopni. Okulary. Obowiązkowo okulary są z Lux Brille. Włosy związane w kucyk. Koszulka na ramionczkach z Zary brązowa. Torba Ochnik, która też już ma chyba ze 2 lata. Lniane spodenki z Top Shop. Do tego pasek Pinko i ukochane sandałki od Ipo Mare. Dzisiaj tak właśnie w brązach. No i jakoś tak, słuchajcie, mnie naszło. Tak się dzisiaj prezentuję. Jadę właśnie do pralni, zawieźć kilka rzeczy. Muszę podjechać do paczkomatu, wysłać też paczki dla Was. No mam trochę dzisiaj do ogarnięcia, później praca przed komputerem, odebranie samochodu, trochę roboty jest,
Także do dzieła. Pomyślałam sobie, że na zakończenie dzisiejszego filmu pokażę Wam jeszcze jedną taką wyjściową stylizację. Co prawda muszę się doświecać, mimo tego, że jest godzina 18:30, bo za oknem straszna ulewa. Ale, no właśnie, pogoda na mnie straszna, my wychodzimy. Dzisiaj będziemy widzieć się z naszymi znajomymi i bawić się, jeść w greckiej restauracji Paros, gdzie jest również muzyka na żywo. Także stwierdziłam, że troszeczkę inaczej się dzisiaj ubiorę, zrobiłam sobie mocniejszy makijaż, włosy związałam, bo mimo tego, że leje, jest naprawdę upalnie, jest 29 stopni. Mam na sobie bluzkę z Zary, taką właśnie z dużym dekoltem i z taką aplikacją, jak widzicie, z takich, nie wiem jak to się mówi, cekinów, jetów, napów, nieważne, wiecie o co chodzi. Czarna bluzka, torebka Michael Kors, spodnie z Zary, które też już znacie, bo pokazywałam Wam je w holu, i buty na obcasie, które przywiozłam sobie z Włoch z zeszłego roku. O, i tak się właśnie dzisiaj prezentuję. Niby nic specjalnego, ale zawsze jakoś tak bardziej wyjściowo niż na co dzień. No i oczywiście, buty na obcasie muszą być. No dobrze, moi drodzy, to myślę, że możemy się już pożegnać. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę, za to, że byliście, oglądaliście kolejny film, a w sumie to Wam, moje drogie panie, bo Wy tutaj najczęściej w tych filmach właśnie ze strojami dnia jesteście. Trzymajcie się cieplutko i widzimy się w kolejnym filmiku. Do zobaczenia, buziaki. Pa!